słowo tyle wszystkich miast. Z powrotem również wykonujemy to ćwiczenie. Nie wybiegamy za wcześnie. Zasadzimy do bardzo znowu przechodzimy. Jeżeli ktoś już zapomniał, będę przypominał, zawracał. Tak, nadal nie wybiegamy za wcześnie. Prowadzi Nina Granowo. Drugie miejsce z Wielkowo, trzecie Gogniewo, czwartego Rzewica, ale wielkości są minimalne. Brawo, brawo, pan Sołtys, tak. Raz, raz, raz. No proszę! Zawodniczka następna. No. Przeskoczy. Dobrze, dobrze. Ile? 37 sekund. Wystartowała drużyna Rakoniewic.
Widać niemiecka czerwona, czyli prowadzi Granowo, drugie miejsce Rakoniewice, trzecie Gąbiewo, czwarte Wielichowo. Nadal walczymy, spokojnie, spokojnie. Tak jest, prosimy o brawa dla zawodnika. Słuchajcie, nasza zmarł, nie? I mu się pizza chciał. I to poszedł do rzeczki i a stoi? A co? A smokpę. A gdzie tam byli, gdzie tam pijesz, nie? Zdenerwował mnie. Myślę, nie dość, że mi moje smarty słyszy gazeta, to jeszcze mi wody szczęśliwie pije. No to wziąłem zamach i z całej siły kopłem go w poślad. Ha, i smok padł do wody. Tak, ale nie sam. Nie sam. A z kim? No bo jak go kopłem, to mi noga odrzęzła. I kolejna próba za jeden punkt udana, za dwa punkty. Pięć, za dwa punkty. To rzuci i ustawia się za kosze. Kolejne punkty, tym razem 5 punktów. I próba za 2 punkty. Udara! 7 punktów Wielichowo. To już był drugi rzut. Tak? I za 1 punkt. I trzeci rzut od razu? Tak. Panowie, wykorzystał swoje 3 rzuty i zdobył 2 punkty. To jest próba za 1 punkt. Minimalnie ostatni rzut. 2 punkty. Próba za 3 punkty. Czyli dla Rakoniewic 5 punktów. Moi kochani, miejsce czwarte. Sumą punktów 23 zajmuje gmina Wielichowo. Brawa! Okazuje się, że tutaj jest malutki punkcik w cieniu od remisu. Trzecie miejsce gmina Kamieniec, a właściwie mocna grupa pod nazwaniem Wogiewa. Prosi za całą drużynę, cała drużyna, łącznie z kierownikiem drużyny, łącznie z VIP-em, w tym wypadku pan wójt. Dobrze, smutnie przyszedł, ma tyle głów, tyle szyi, że to by nam już naprawdę nie starczyło. Bardzo miło poinformować, że drugie miejsce w tegorocznym turnieju z ilością 34 punktów zajęła drużyna Granowa. Gratuluję. Ale najpierw powiemy, że sumą punktów 38. I pierwsze miejsce w 8. noworocznym turnieju rekreacyjno-sportowym gmin powiatu rybnickiego zajmuje drużyna z Rakoniewic. Gratulujemy.